sponsorem materiału 5 pytań do jest Okinawa Sushi, Grodzisk Mazowiecki, ulica Henryka Sienkiewicza 2. Przygoda moja z piłką zaczęła się przede wszystkim na podwórku. Do Pogoni trafiłem dzięki Michałowi Śliwińskiemu. On organizował w tamtych czasach turnieje dla dzikich drużyn. Ja ze swoją drużyną Kasztaniaków graliśmy zawsze w takich turniejach. No i po jakimś turnieju prezes Śliwiński podszedł do mnie i spytał, czy nie chciałbym spróbować swoich sił w Pogoni, żeby już przychodzić na treningi i tak systematycznie zacząć się rozwijać. Przyszedłem na pierwszy trening. Pierwszym moim trenerem był Bartosz Benedykciński. No i tak to się zaczęło. Tak, jak Bartek był naszym trenerem, to Mateusz często schodził do nas na mecze. W szczególności jak nas było mało, on nam bardzo dużo pomagał. No już wtedy był 3 lata młodszym chłopcem od nas, a dawał sobie radę w naszym roczniku, także no, było widać, że ma potencjał. Najlepszy okres, no myślę, że młodzieżowiec za trenera Matuszewskiego. Bardzo dużo minut złapane. Również za trenera Moskala. Dużo gry i w trzeciej, i w czwartej lidze. Myślę, że to takie najlepsze. I tu też z trenerem Moskalem zrobiliśmy awans. Więc miałem jakieś tam, przyczyniłem się do tego. Awans również zahaczyłem, jakby o awans z trenerem Rafałem Smaltem. Ale to był mój początek gry w piłce seniorskiej, także jeszcze nie mogę powiedzieć, że tam dołożyłem jakąś wielką cegiełkę, bo złapałem chyba kilka minut na boiskach seniorskich. Ale już zacząłem wtedy być częścią drużyny seniorskiej w Pogoni. No to było tak, no, po rundzie wiosennej. Jak już był ostatni mecz, tutaj chyba graliśmy u nas, spotkaliśmy się z chłopakami w szatni. Wiadomo, jakaś kawka, herbatka, grzaniec galicyjski. No i tak siedzieliśmy, bardzo dobrze nam się siedziało, rozmawiało, bawiło. No i w pewnym momencie, nie wiem kto tam przyszedł, ale chyba pani Beatka, która tu pracuje, no i powiedziała, że trzeba powoli zamykać klub. No a nam było trochę jeszcze mało, więc wyszliśmy z klubu i zaczęliśmy kombinować, gdzie pójdziemy dalej. No i mój właśnie piłkarski ojciec, jak on to mówi, zaproponował, że może pójdziemy do mnie, bo mieszkam tu niedaleko. Więc ja zadzwoniłem do narzeczonej, powiedziałem, że mam 3 kumpli z Pogoni, że przyjdziemy posiedzieć sobie jeszcze troszkę. No i moja narzeczona nie miała z tym problemu. A tych 3 kumpli stało obok mnie, ale jeszcze wokół było chyba z 15 osób. No i przyjechaliśmy do mnie. Okazało się, że właśnie chyba z 16-17 osób było u mnie w mieszkanku. Narzeczonej jeszcze wtedy nie było. No, że zaczęliśmy tam jakieś małe drineczki. No, wiadomo, tam jakieś małe balowanie. No i moja narzeczona przyszła, nie miała za bardzo jak wejść do chałupy, bo było tyle osób. Więc była troszkę zdziwiona. I coś tam... A, i Barry jeszcze pytał, kto przyniósł prezent, tak? No, jedyną osobą, która przyniosła prezent, był właśnie Bartek Nowak. Był to przepiękny kwiat, zabrany tutaj właśnie z naszego klubu. Kwiat, na którym rosła kukurydza. Także moja narzeczona była bardzo zadowolona, że takie właśnie prezenty ludzie poprzynosili. No i do tej pory nie mogę jej uspokoić, tak się cieszy z tego wydarzenia, że miały przyjść 3 osoby, a nagle było 17. No i tak ta historia się właśnie skończyła. Do teraz chłopaki wspominają, że moja narzeczona jest bardzo wyrozumiała. No, a ja po prostu już byłem taki w dobrym stanie, że tak powiem, i czy to było 3 czy 17 osób, to mi za dużo, to nie robiło mi za dużej różnicy. A to zamiłowanie, no to też właśnie związane z piłką nożną. Nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Graliśmy jakiś wyjazdowy mecz w czwartej lidze. No i ruszyłem prawą stroną bardzo mocno i niestety zderzyłem się z jakimś gościem, no i jest to słynne zdjęcie, które trafiło na jakieś różne portale też piłkarskie. No, chłopaki śmieją, że jadłem ślimaki, no bo niestety wylądowałem głową w trawie, przejechałem się tam troszkę, miałem zdartą całą głowę,
a to też dobre, bo jechałem wtedy właśnie z, jeszcze wtedy nie z narzeczoną, ale z moją Magdą na pierwszy ślub. Pierwszy raz jechaliśmy na wesele i ona była świadkową, więc ja dojeżdżałem oczywiście z meczu na to wesele. No i jak ona mnie zobaczyła, no to się przeżegnała, bo mówi, że więcej na mecze przed weselem nie będę chodził, bo przyjechałem cały zdarty, no ale przynajmniej to zamiłowanie do ślimaków właśnie zostało. A ksywka Pindolomeo, znaczy to przede wszystkim zaczęło się od mojego przyjaciela Kamila Grońskiego, to on miał taką ksywkę, on miał ksywkę Pindi, niestety nie mogę zdradzić dlaczego. Może jeżeli on będzie kiedyś nagrywany, to powie jak ta historia właśnie wygląda. No a że Groniu to jest właśnie taki cwaniaczek, to tą ksywkę jakby przerzucił na mnie. Chłopaki zaczęli to podłapywać i tak różnie przekręcać tą ksywkę i to tak zostało, ale mówię, to jest za gruba historia, że ja opowiadał. Jeżeli będzie Kamil chciał opowiedzieć, to powie dlaczego, skąd się wziął w ogóle Pindi. Ja się domyślam, od kogo wyszła ta historia, ale no nie, myślę, że znaczy, takich rzeczy nie mogę opowiadać, bo to był kawalerski i no i to się wydarzyło w Sopocie, no, zostaje niestety w Sopocie, także no, muszę chronić i siebie i swoich kumpli, no ale no, domyślam się, że to ktoś, kto był na kawalerskim, no śmieszna historia, ale niestety nie dla każdego. No. Z takich śmiesznych historii, no to na pewno mnie bardzo często do tego wracam. Mój kumpel Kuba Łabęda, który teraz właśnie przeszedł ze mną z Pogoni do Chlebni, opowiadał mi kiedyś, że był na hali u nas na Westfala z kolegą, no i tak go jakoś mocno przypiliło, że mówi, no nie zdąży do łazienki i mówi, że no musi tu się na hali jakoś załatwić. No i poszedł za trybuny. Poszedł na trybuny się załatwić. No i wrócił do gry, jak gdyby nigdy nic. A ludzie z hali później chcieli chyba rozsunąć trybuny na jakiś mecz. No i zobaczyli, że tam ktoś się załatwił. No i zaczęli tam kląć. No, w ogóle nie spodziewali się takich rzeczy. Myśleli, że to może jakiś pies wszedł na halę. No i Łabi tak spalił buraka, że oczywiście uciekł stamtąd. No i po latach mówi, że sam nie wierzy w to, co zrobił. Bo takie rzeczy się generalnie nie zdarzają. No ale jemu wtedy w młodym wieku coś przyszło do głowy, żeby załatwić się za trybunami. No i tak właśnie zrobił. No śmiejemy się z tego, no bo no to takie rzeczy, no to naprawdę tylko mogą przyjść do głowy Kubie Łabędzie. On ma właśnie takie zwariowane pomysły. No i właśnie myślę, że Kuba mógłby bardziej rozwinąć tą historię. Dlatego chciałbym nominować Kubę Łabędę. A jeżeli jeszcze mogę, no to oczywiście Kamila Grońskiego, niech opowie historię, skąd się wziął Pindi.